Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni, ale w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, potrzebujecie ich rozwiązań, piszcie od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl wraz z załącznikami. Gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę, a dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z metod oceny projektów inwestycyjnych czy z finansów, zależy jak to macie na uczelni określone, w zakresie zwykłego okresu zwrotu. Jeżeli założymy teraz, że mamy jakąkolwiek inwestycję, projekt, jak to by to nie nazwał, która obecnie wymaga 200 tysięcy złotych i potrafi ona wygenerować w kolejnych 5 latach przewidywane wpływy o takich wysokościach, jak tutaj zaznaczone, w poszczególnych latach i wiemy, że na ostatni rok przewidywana wartość tej inwestycji ostatecznie to jest tylko 10 tysięcy złotych, to możemy określić przy powiedzmy wykorzystaniu prostego okresu zwrotu wykorzystać informacje, czy poznać informacje, kiedy następuje co? Kiedy następuje zwrot w tej inwestycji, kiedy ona zaczyna być dla nas opłacalna, w jakim okresie czasu. Zaczynamy, powiedzmy, spłacimy ten wydatek inwestycyjny na 200 tysięcy złotych. Jeżeli teraz wyjaśnimy sobie oczywiście, co to jest okres zwrotu, ten czas, kiedy zaczynają nam pieniądze spłacać, może jesteśmy w stanie spłacić te 200 tysięcy wydatku inwestycyjnego z wpływów, które się pojawiają z tej inwestycji. Po pierwsze musimy zrobić coś takiego, jak ustalić, co było naszym nakładem, jak wyglądają nasze przypływy pieniężne. Przypływy pieniężne to te pieniądze, które się pojawią nam w firmie w związku z inwestycją, a nakłady, wypływy pieniężne to są te pieniądze, które trzeba było wydać, żeby zarobić. Jeżeli teraz ustalimy sobie przepływy jako różnicę między przychody minus nakłady, czyli te koszty, to w tym momencie mamy na poszczególne lata ustalone pieniądze, które będą i wypływały, i przepływały w poszczególnych latach. Jedynie należy zwrócić uwagę, że przy zadaniach, gdzie jest podana wartość końcowa danej inwestycji, to należy ją dodać do ostatniego okresu trwania realizacji tej inwestycji i tyle pieniędzy nam przyjdzie ze sprzedaży tej inwestycji, bo to najpewniej o coś takiego chodzi, i pieniędzy, które się pojawia w 5 roku w związku z zarabianiem na tej inwestycji, a więc w tym momencie mamy 65, a nie 55 tysięcy. Jeżeli teraz stworzymy sobie wartość kumulowaną tych przepływów pieniężnych, a będzie to potrzebne do okresu zwrotu, musimy pamiętać, jak się ten szereg kumuluje. W oddzielnym filmie pokazałam już, jak dokonujemy kumulacji dowolnego szeregu liczb, a wygląda to tak, że tutaj musimy mieć tą samą wartość. Dla kolejnej wartości te 120 tysięcy wzięło się stąd, że od 200 tysięcy do 200 tysięcy na minusie dodałam 80 tysięcy złotych, które się pojawia i mamy minus 120 tysięcy złotych. I jeszcze straty oczywiście. Jeżeli w kolejnym roku przypłynie mi 70, to moje zadłużenie zostanie już tylko na 50 tysięcy. Jeżeli w trzecim roku przypłynie mi 65 tysięcy, ja zaczynam już wychodzić na swoje, czyli osiągam jakikolwiek zysk na 15 tysięcy. Jeżeli dodam kolejne 60 tysięcy złotych, które się pojawi w czwartym roku, to summa summarum mam 75 tysięcy złotych. I jeżeli dodam do nich 65 tysięcy, które się pojawi w 5 roku w związku z przychodem, jak i sprzedażą tego inwestycji, mam 140 tysięcy na czystą, powiedzmy bez jakiejkolwiek umowy o podatkach dochodowych czy o wartości pieniądza w czasie. Ale mam z 200 na długu, wychodzę na 140 na plus. I teraz, jeśli pytanie dotyczyło tego, kiedy zaczyna mi się opłacać ta inwestycja, to ja muszę powiedzieć, że w przypadku tego przejścia z długu 50 tysięcy na dochód na 15 tysięcy.
Jeżeli w drugim roku miałam długu, na koniec drugiego roku miałam długu 50 tysięcy i przyszło mi 65 tysięcy w kolejnym trzecim roku, to zysk, który mi się tu zaczął pojawiać, 15 tysięcy, to został wygenerowany na pewno po zakończeniu drugiego roku i w jakimś fragmencie tych 65 tysięcy, które się pojawiły w trzecim roku. Czyli jeżeli założyć, że przez cały rok wygenerowałam 65 tysięcy, to oznacza, że te brakujące 50 tysięcy zostało wygenerowane tak systematycznie, można by było powiedzieć, w 12 miesiącach tego roku trzeciego, w jakimś tam fragmencie. I teraz tak, 50 tysięcy mi brakowało, opłacone to zostało z 65 tysięcy, które wygenerowano w trzecim roku. Oznacza to tyle, że te 50 tysięcy z drugiego roku, jakie nam brakuje, spłacono z 65, które się pojawiły w trzecim roku, czyli stanowi te brakujące 50 tysięcy z tego dodatkowego dochodu, który już nam, który spłaciliśmy, 76% tego przepływu. Czyli dzielę, krótko mówiąc, brakujące ostatnie 50 tysięcy przez kolejne pojawiające się dochody z kolejnego roku i można powiedzieć, że okres zwrotu to pełne 2 lata, kiedy jeszcze nic nie zaczęliśmy zarabiać i około 76% tego kolejnego roku, czyli około 9 miesięcy z 12 kolejnego, czyli można powiedzieć, że to jest 2 lata i 9 miesięcy. Ja bym kończyła w tym momencie omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, to mailujcie od razu na zadania@projekty.małpa.wp.pl. Załączajcie tam od razu swoje zadania. Jak tego będę miała możliwość, to na pewno do Was odpiszę. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zrozumienie tematu, a między innymi też i zaliczenie tego przedmiotu. Subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie te filmy znajomym, czy to całe playlisty, czy pojedyncze filmy. Korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę powodzenia w nauce, cierpliwości Wam życzę i rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie.